Wyobraź sobie następującą sytuację. Znalazłeś idealne mieszkanie, świetna lokalizacja, doskonały układ, tylko ta cena. Zaczynasz negocjować i nie potraficie z właścicielem dojść do porozumienia. Jak myślisz, co zawiniło? Negocjacje czy coś innego? Prawdopodobnie nie były to techniki negocjacyjne, być może było to przygotowanie. Bardzo często inwestorzy pomijają przygotowanie, a brak przygotowania przesądza o porażce. Nazywam się Filip Kowarski i od lat pomagam inwestorom zarabiać więcej pieniędzy na nieruchomościach i tą wiedzą dzielę się na YouTubie. Postanowiłem nagrać odcinek na temat przygotowania, bo uważam, że jest to element pomijany, a bardzo istotny. Dlaczego przygotowanie jest takie istotne, opowiem Ci na pewnym przykładzie. Smutna historia. Dwóch moich wspólników pojechało kupić mieszkanie. Byli dobrze przygotowani i ciągle mówili o cenie 185 tysięcy. Problem był jeden. Jeden wspólnik mówił, że 185 tysięcy to jest cena maksymalna. Drugi myślał, że 185 tysięcy to jest cena, którą zaproponują właścicielowi na początek. Jak myślisz, co się stało? Drugi wspólnik zaproponował 185 tysięcy właścicielowi jako otwierającą propozycję negocjacji. Właściciel się nie zgodził i negocjacje skończyły się na 215 tysiącach. Jak myślisz, czy to kupiliśmy? Nie, bo to było dużo powyżej naszego maksimum. Negocjacje, jeżeli lepiej by się przygotowali, zupełnie inaczej powinny wyglądać. Dlatego w dzisiejszym odcinku postanowiłem opowiedzieć Ci o przygotowaniu, ponieważ ten temat jest niezwykle istotny, niestety często pomijany. Czym przygotowanie nie jest? Przede wszystkim nie jest wybraniem mieszkania i nie jest też ceną, za którą możemy kupić mieszkanie. Takie rzeczy powinieneś już wiedzieć. Skąd? Nagrałem osobnego vloga, możesz sobie kliknąć tu link powyżej, gdzie pokazuję dokładnie, na co zwracam uwagę, oglądając blog, oglądając klatkę schodową, oglądając mieszkanie, w jaki sposób szacuję cenę. Więc jeżeli jeszcze nie widziałeś, odsyłam do tego nagrania, a ja przechodzę płynnie do przygotowania w negocjacjach. Nagranie o negocjacjach postanowiłem podzielić na 4 części. Dlaczego na 4 części? Dla mnie negocjacje to prosty schemat. Przygotowanie, badanie potrzeb klienta przez telefon i na żywo, negocjacje bez podania naszej oferty i czwarty punkt, podanie naszej oferty i negocjacje już konkretnie o cenie. Postanowiłem to podzielić na 4 nagrania, bo wiem, że negocjacje to są ćwiczenia, ćwiczenia i jeszcze raz ćwiczenia. Nikt nigdy nie nauczył się negocjacji z samych książek, nagrań czy szkoleń. Trzeba ćwiczyć. Dlatego chcę, żebyś z każdego z tych nagrań wyciągnął jedną rzecz, którą weźmiesz na swój warsztat i przy każdych kolejnych negocjacjach będziesz to po prostu wdrażał. Bo bez wdrażania niestety nie będzie sukcesu w negocjacjach. Dlatego też podzieliłem to na 4 nagrania. Każde kolejne nagranie możesz sobie obejrzeć w późniejszym czasie. Jak zatem wyglądają negocjacje oczekiwania versus rzeczywistość? Czytamy książkę o negocjacjach, jesteśmy na szkoleniu, jest pełno fajnych technik, wszystko chcielibyśmy zastosować. Przychodzi później do negocjacji, jesteśmy w mieszkaniu, rozmawiamy z właścicielem i mamy po prostu pustkę w głowie. Nie wiemy, co powiedzieć, w jaki sposób powiedzieć, jaką technikę zastosować. Jest nam po prostu głupio. Ja dlatego postanowiłem rozłożyć negocjacje na prostsze schematy. Chcę móc tak rozpisać negocjacje, że jeżeli wyślę pracownika i on ma negocjować za mnie, to będzie wiedział, jak to zrobić, będzie wiedział, jak się przygotować, o co pytać klienta, jak negocjować na początku, jak negocjować na samym końcu. Negocjacje to pewien schemat. Wiem, że nie wszystko da się uprościć, nie zawsze będziemy w stanie dojść do porozumienia z właścicielem, ale ten schemat pozwala mi osiągać większe efekty, lepsze efekty, w większej liczbie mieszkań, a w większości wypadków o to właśnie chodzi. Czym zatem jest przygotowanie? Pamiętam, jak Wojtek Woźniczka pokazywał mi, dzięki Wojtku, czym jest batna i czym jest watna. Batna, czyli najlepsza alternatywa do danych negocjacji, tyczy się ona zarówno nas, jak i drugiej strony. Watna to jest najgorsza alternatywa dla danych negocjacji, tyczy się ona znowu nas albo drugiej strony. Ale jak to zastosować w praktyce? Czym jest ta najlepsza i najgorsza alternatywa dla danych negocjacji? Jak można by to zastosować w życiu? Nie chodzi o więcej teorii, tylko o coś, co będziemy mogli konkretnie zastosować. Więc postanowiłem wyłuskać te rzeczy, które ja robię podczas negocjacji, żeby lepiej negocjować i opierają się one właśnie o batne i o watne. O batne dla mnie i o watne dla drugiej strony. O batnie, czyli najlepszej alternatywie, opowiem Ci na przykładzie. Pamiętam, jak kupiłem mieszkanie, najtańsze mieszkanie, które kupiłem kiedykolwiek, w świetnej lokalizacji ze świetnym układem. To mieszkanie, umowa podpisana u notariusza, już byłem zdecydowany na zakup, generalnie środki na to miałem. Kilka dni później wpadło bardzo podobne mieszkanie w tym samym bloku. Jak myślisz, czy pojechałem obejrzeć to mieszkanie? Oczywiście. Jak myślisz, czy negocjowałem? Oczywiście. Jak myślisz, na ile byłem pewny siebie w tych negocjacjach? Mi nie zależało. Nie miałem ani pieniędzy na to mieszkanie drugie, ani mi nie zależało. Miałem kupione drugie mieszkanie kilka dni wcześniej. Te negocjacje były najlepszymi negocjacjami w moim życiu. Czy oznaczało, że stosowałem najlepsze techniki? Nie. Chodziło o to, że byłem pewny siebie, bo miałem wybór. Więc jeżeli myślisz obatnie o tym, żeby mówić właścicielowi, wie pan co, ja tu 10 mieszkań negocjuję, a realnie żadnych nie negocjujesz, to właściciel to od razu wyczuje. W batnie dla mnie chodzi o to nasze wewnętrzne poczucie, taką wewnętrzną pewność siebie, że nie zależy nam na tym konkretnym jednym mieszkaniu.
Mamy więcej mieszkań do wyboru. W każdym mieszkaniu, w którym jestem, które mi się podoba, negocjuję cenę i w tym momencie nie negocjuję tego jednego mieszkania, tylko kilka naraz. Przypomina mi się pewna prawda o ludziach. Idealny przykład z liceum. Jeżeli był chłopak, którym podobała się ta jedna dziewczyna i on od razu po prostu wszystko postawił na jedną kartę, podszedł do niej, zapytał się, czy umówi się z nim na randkę, ona powiedziała nie, to generalnie chłopak był przegrany. Jeżeli jednak był chłopak, który zagadywał do każdej jednej dziewczyny, okazywało się, że później kończył z najładniejszą. Dlaczego? Ponieważ jemu tak bardzo nie zależało. Miał wybór i nie zastanawiał się, czy dobrze jej coś powiedział, czy źle, tylko po prostu testował, eksperymentował, testował, mówił, ćwiczył. I okazywało się, że jak dochodziło do tego, że ma porozmawiać z najładniejszą dziewczyną, to wybitnie mu jakoś nie zależało, poza tym miał już to przećwiczone. Dokładnie tak samo jest u nas. Jeżeli my będziemy ćwiczyli w każdym kolejnym mieszkaniu, wiem, że ta historia mogła być do Ciebie śmieszna, ale ona jest idealnie obrazowa. Tak naprawdę to działa. Jeżeli masz większy wybór, to Tobie nie zależy. Wyobraź sobie jedne konkretne negocjacje. Byłeś w mieszkaniu, które Ci się podobało, jest to jedyne mieszkanie, które negocjowałeś. Negocjujesz z właścicielem i w pewnym momencie on mówi, wiesz co, ja się zastanowię, dam Ci znać jutro. Chciałeś już kupić to mieszkanie, właściciel Cię spławił i zaczynasz się zastanawiać, czy on naprawdę zadzwoni, być może jeszcze ktoś inny przyjedzie i cały czas o tym mieszkaniu myślisz, aż wreszcie sięgasz po telefon, dzwonisz do właściciela i mówisz, wie pan co, to ja kupię to drożej to mieszkanie. Sam siebie znegocjowałeś, bo cały czas o tym jednym mieszkaniu myślałeś. Co by było, jakbyś oglądał w tym samym czasie 5 innych mieszkań? 5 innych mieszkań negocjował. O, zobacz, o ile pewniej byś zabrzmiał, jeżeli zadzwoniłbyś nawet do tego właściciela i powiedział: dzień dobry, oglądałem pana mieszkanie wczoraj. W tej sytuacji rozważam pana mieszkanie i jeszcze 2 inne mieszkania. Chciałem dopytać, czy padła już jakaś decyzja z pana strony. Jak widzisz, jesteśmy pewni siebie i nie zależy nam na konkretnym efekcie z tego konkretnego mieszkania. A czym zatem jest watna? Watna to są takie ziarna wątpliwości, które zasiewamy drugiej stronie. Przypadnie nie chodzi o to, żebyśmy na prawo i lewo rzucali, że mamy większy wybór i nie zależy nam na jego mieszkaniu, tylko chodzi o pewną wewnętrzną pewność siebie, o takie poczucie, że faktycznie na mnie aż tak nie bardzo nie zależy. Prywatnie chodzi o to jednak, co mówimy. I ja prywatnie mam tak naprawdę 2 historie, które stosuję. Jedną historię w mieszkaniach, gdzie telefon się urywa, gdzie ludzie po prostu chcieliby już w tym momencie oglądać to mieszkanie, a ja jestem i oglądam to mieszkanie na żywo. Druga historia w mieszkaniach, które od dłuższego czasu stoją i właściciel po prostu tak się uparł na konkretną cenę, że nie umie z tej sceny zejść i nikt nie potrafi tam negocjować. To są 2 historie, które wykorzystuję w takich sytuacjach. Przejdźmy zatem do pierwszej sytuacji, czyli do mieszkania, gdzie telefon się urywa. Co można zrobić, co można powiedzieć? I teraz w obydwóch tych wypadkach opowiadam pewne historie. Zobacz, że ja nawet podczas nagrywania tych filmików opowiadam Tobie historię, więc jest to naturalna forma komunikacji i historie najlepiej przekazują treść i dokładnie to samo jest w rozmowach z właścicielami. Zauważyłem, że najlepsi sprzedawcy i najlepsi negocjatorzy po prostu cały czas opowiadają historię. Jak więc zatem brzmi historia, którą opowiadam w mieszkaniu, gdzie urywa się telefon? O, widzę, że do Pana też tak dzwonią. Pamiętam, jak sprzedawałem mieszkanie od mojej babci kilka miesięcy temu, która zdecydowała się przeprowadzić do mojego miasta, trochę bliżej nas. Sprzedawałem to mieszkanie i na początku telefon się przegrzewał. 30-40 telefonów dziennie, widzę, że ma pan podobnie. No ma. Na początku wydaje się, że to są wszystko osoby prywatne, a po kilku dniach spotkań okazuje się, że większość osób, która dzwoniła, która przyjechała, to są pośrednicy, którzy mieli mieć klienta, a finalnie tego klienta nie mają, mają za to umowę pośrednictwa. Po paru dniach takiego pokazywania miałem po prostu tego wszystkiego serdecznie dość i żałowałem, że nie negocjowałem z osobami, które na początku przyjechały. Dlaczego żałowałem? Bo na początku chciałem mieszkanie sprzedać za 180, oczywiście wystawiłem je na portal ogłoszeniowy z pewną górką, czyli za 200 i tak się uparłem na tą cenę 200 tysięcy, że przez kilka pierwszych dni nie chciałem z niej zejść, mimo tego, że wiedziałem, że mogę sprzedać to mieszkanie taniej. Ja od dłuższego czasu szukam mieszkania, jestem już zmęczony, chciałbym podjąć decyzję, to mieszkanie mi się podoba, więc jeżeli nie chce pan tracić czasu na pokazywanie, to jestem w stanie się dogadać. I zobacz, że tej historii, w której zaczynam od tego, że też miałem takie telefony, wiem jaka to jest sytuacja, że będą pośrednicy, to jestem w stanie się z nim dogadać i generalnie podjąć decyzję już dzisiaj. Druga historia, którą stosuję w mieszkaniach, które od dłuższego czasu stoją i ktoś nie chce zejść z ceny, jest historia, która faktycznie wydarzyła się w tym samym mieszkaniu, o którym mówię w pierwszej części. Jaki to jest finał? Otóż przez kilka miesięcy tak się zafiksowałem na to 200 tysięcy, mimo tego, że chcieliśmy 180, tak się zafiksowałem na 200 tysięcy, bo już poświęciłem dużo czasu, dużo energii i chciałem to 200 tysięcy. Aż do czasu, aż przyjechała osoba, która podeszła do mnie w pewien specyficzny sposób. Co ona powiedziała i co ja mówię właścicielom? Widzę, że od dłuższego czasu to ogłoszenie wisi w internecie i nie chce pan zejść z ceną. Ja to rozumiem. Każdy z nas chciałby sprzedać mieszkanie drożej. Ale mam do pana parę pytań. Czy było tak, że jest już pan zmęczony pokazywaniem tego mieszkania? No tak.
Czy żałuje pan, że przez te wszystkie miesiące nie sprzedał pan tego mieszkania, że nie znalazł się ktoś, kto by od pana to kupił? No tak. Płacił pan czynsz przez te wszystkie miesiące? No tak. Czy jest szansa, że jak pan na początku chciał sprzedać to mieszkanie, to chciałeś sprzedać taniej, ale przez to, że było duże zainteresowanie, to wystawił pan je drożej i chce pan teraz więcej pieniędzy? No tak. Czy mogę być dla pana osobą, która wreszcie zakończy mękę z pokazywaniem tego mieszkania i zdecyduje się od pana kupić to mieszkanie w cenie rynkowej? I cisza. I zacząłem zastanawiać się nad tym, że faktycznie przepłaciłem na czynszu, że pokazywałem, że byłem zmęczony i że chciałem za to mieszkanie mniej realnie i się dogadaliśmy. Opowiadając tą historię i kończąc ją na tym, że właściciel mi coś takiego powiedział, mówi, a czy ja mogę być dla pani taką osobą, która wreszcie zakończy męczarnię pokazywania tego mieszkania i po prostu kupi to mieszkanie. I cisza. Jeżeli my w pewnym momencie przestaniemy mówić, to właścicielka będzie musiała się określić. I ta sytuacja pozwoliła nam oszczędzić już dziesiątki tysięcy złotych na każdym kolejnym mieszkaniu, które od dłuższego czasu stoi, no bo właściciele chcą to mieszkanie sprzedać. Skoro wystawiają je, pokazują to mieszkanie, to chcą je sprzedać. Tylko trzeba dotrzeć do tego, dlaczego je sprzedają i lepiej do nich przemówić. Jest jeszcze jedna technika, którą stosuję, aby lepiej przygotować się do negocjacji. Jest to technika, której uczę na naszych płatnych szkoleniach i pomyślałem sobie o pewnym wyzwaniu. Jeżeli przez najbliższe 2 tygodnie od publikacji tego nagrania pod tym filmikiem będzie 500 lajków, 500 łapek w górę, to do następnego nagrania z tej serii dołożę ten jeden sekret, który stosuję, by lepiej przygotować się do negocjacji, więc poświęć teraz sekundkę swojego czasu, kliknij łapkę w górę, kliknij lajka, będę w stanie dograć Ci wtedy do kolejnego nagrania właśnie ten jeden sekret. Jeżeli podobał Ci się ten materiał wideo, zasubskrybuj, wtedy dostaniesz powiadomienia o kolejnych materiałach z tej serii i podziel się w komentarzu, co z dzisiejszego odcinka wdrożysz. Cześć!